Ech, Poznań, miasto doznań. Albo najniebezpieczniejsze miasto w Polsce. Ale koło jest wesoło. A Poznania, galeria łupania. Co to się stanęło? Kochani, jeżeli jesteście ten sam rocznik co ja, albo gdzieś tam podobny, i chcecie się tak nostalgicznie cofnąć do czasów waszego dzieciństwa, a właściwie bycia nastolatkiem, to koniecznie jedźcie do Poznania, do galerii Poznania właśnie. Tam jest dokładnie tak, jak było na ulicach większych i mniejszych miast pomiędzy 95 a 2005 rokiem. Zegarek, ty weź to zostaw. I dzisiaj o tym właśnie w tym strzale z D, czyli cyklu, w którym zajmujemy się problemami tak troszeczkę bardziej na serio. Ale zwykle wrzucę tutaj jakiś mój roastujący, grillujący, niczym Sławomir Mentzen komentarz. Otóż wiem już, kto najprawdopodobniej jest najgłupszym posłem tej kadencji parlamentu. Który być może jest nieśmieszny, ale na pewno też jest głupi. Znaczy ten mój. I niech wam służy. Klasycznie postaram się na wszystko spojrzeć z ogólnego, obiektywnego punktu widzenia. Mimo, że właściwie punkt widzenia nie może być obiektywny, bo zawsze jest subiektywny, prawda? A ja z tego obiektywizmu na pewno też wysnuję swój własny, subiektywny wniosek. Dodatkowo postanowiłem w tym materiale skorzystać z pomocy kogoś, kto w tym Poznaniu jest. I jest to Hop, na którego kanał serdecznie zapraszam. Zresztą znacie Krzysztofa, kilka razy już tutaj gościł. Czego? Czego nie lubisz w komentowaniu, co? Tym razem wysłałem go jako reportera do tego opuszczonego przez Boga, jak twierdzą niektórzy, ochronę miejsca. Dzień dobry Państwu, jak zawsze na miejscu Hop, to znaczy jeszcze nigdy nie byliśmy na miejscu, zawsze omawiam wszystkie newsy zza biurka, ale ten jeden raz akurat wyjątkowo się postarałem. Jesteśmy tutaj na miejscu po to, aby przekonać się, czy wszystkie pogłoski w mediach rzeczywiście są prawdą, czy rzeczywiście grasują tutaj gangi nastolatków, czy rzeczywiście sprzedawcy są terroryzowani, czy faktycznie ochrona nic z tym nie robi, jak duża jest skala tego całego problemu, wszystkiego zaraz się dowiemy. Jak więc widzicie, będą zatem w tym materiale wstawki przeplatane bezpośrednio z miejsca wydarzeń, gdzie kurwa cały czas coś się dzieje. Ostatnio było o polityce i wiem, że tutaj do tych sytuacji politykę ludzie też próbują dokleić. Bo już widziałem głosy, które mówią, że dlatego pod Poznanią jest niebezpiecznie, dlatego bo nie ma zadań domowych. Bo rząd, a konkretnie ta minister, a właściwie ministra z lewicy, jak tak można w ogóle mówić, stwierdziła, że tak będzie. Znaczy owszem, zadań domowych ma nie być od kwietnia i to w podstawówkach, więc chuj z logiką. Żadnych prac domowych, no chyba, że czasami jakiś większy. Zajebiście. Ten wątek też jeszcze poruszymy. Natomiast o co tutaj tak właściwie chodzi? Chodzi o to, że ostatnimi czasy głośno zrobiło się o galerii handlowej mieszczącej się w Poznaniu, a która Poznania nazywa się właśnie. Jak jedziesz sobie z Warszawy na przykład do centrum Wrocławia, to zwykle mijasz ją po prawej stronie. Ot, galeria jakich wiele w Polsce. Ha, tu się okazuje, że jednak nie. Rozboje, ataki, kradzieże, wandalizm, psikanie gazem po oczach, uderzenia nożem, narkotyki, sutenerstwo, seks, gwałty, wykorzystywanie, to tutaj codzienność. Przynajmniej tak ostatnio wynika z relacji ludzi. Ostatnio głośnych, ale ponoć tak jest od 2 lat. Brzmi trochę jakbyś oglądał wiadomości z Nowego Jorku z początku lat 80. albo to, co się dzieje obecnie w Filadelfii w dzielnicach pełnych fentanylu. Wszystkie w ogóle rzeczy, które tutaj są, wszystko, cała pomoc, to nic nie pochodzi z rządu, nie? To są prywatne organizacje. I oczywiście, jedno się tutaj zgadza. Wchodząc na krajową mapę zagrożenia bezpieczeństwa, możemy dostrzec, że jest to miejsce, w którym jest najwięcej zgłoszeń w Polsce. To jest taka apka, na której możecie zgłaszać jakieś niebezpieczne zdarzenia i policja będzie musiała to zweryfikować chyba 3-krotnie, pewnie też będzie musiała przyjechać na weryfikację czy coś takiego. Co też może powodować, że sporo ludzi będzie robiło te zgłoszenia specjalnie po to, żeby zabawić się kosztem innych i potrolować trochę. I nikt z tym nic nie zrobi, bo albo policja to A oleje, albo B potraktuje to zbiorczo i sobie odhaczy. Niemniej, bardzo dobrze, że jest tego typu apka i można zgłaszać pewne rzeczy. Sprawę nagłaśniał mocno Wykop, ale widziałem to też u Prawo Marcina i sierżanta Bagiety, których oczywiście z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. To jest po prostu przerażające, co tam się dzieje, że grupy tak młodych ludzi mogą tak namieszać. Zatem, co my mamy? Wręcz apokalipsę przestępstw, dzielnicę zbrodni na wyjątkową skalę i pandemonium chaosu. Tylko pytanie, czy rzeczywiście tak jest, jak mówią ludzie? Mamy tylko jedno pytanie. Czy czujesz się bezpiecznie w Poznaniu? Tak, nigdy nie spotkałem się z jakimiś przejawami, nie wiem, demoralizacji czy coś. Czasem no, jest dużo młodzieży, przychodzi do Poznani, wiadomo, siedzą tam, gadają. Czasem są jakieś kłótnie, ale żeby takie rzeczy, jakie wypisują ludzie, siedziały, to nie, nie widzę. A ty jeszcze dopytam, często jesteś w Poznani? Raz w tygodniu. Okej, okay. Okay, czyli dosyć często. I nigdy nie natrafiłeś na żadną dziwną sytuację? Nie. Powiedzcie, czy czujecie się bezpiecznie w Poznani? Nie czujemy, tylko sobie widziałem mężczyznę, jaki szedł z nożem w rękach.
Kiedy widzieliście tego mężczyznę? Dopiero co? Dopiero co? No. Przed chwilą tutaj przechodził gość z nożem w ręce. Tak. I zatem poszedł tam, a nie tam. Ludzie nam nie uwierzą, że to jest naprawdę, ale nic tutaj nie ustawialiśmy. A często bywacie w Poznaniu, powiedzcie? No to żyjemy. Tutaj obok. Tam na Winogrodach. Okej. I często w ogóle natrafiacie na takie sytuacje właśnie, że ktoś z nożem coś? No dzisiaj pierwszy zobaczył mężczyznę z nożem tu około Poznania, tak, ale... Okej, czyli to jest tu pierwsza sytuacja, a wcześniej nie natrafialiście? Tak. Okej, dobra. Czyli mamy dwa głosy, że raczej nie jest tu bezpiecznie, według was. Nie chcę wam tutaj namuszać odpowiedzi. Okej, dobra. Nie ma bezpiecznie. Okej, dzięki bardzo. Dziękujemy. Jak się dowiedzieliśmy, pracujesz tutaj w Poznaniu. Tak. I powiedz nam, czy czujesz się tutaj bezpiecznie? Powiedziałabym, że ogólnie czuję się w miarę bezpiecznie. Nie ma, jakby nie byłam świadkiem żadnych sytuacji, więc ogólnie czuję się w miarę bezpiecznie, ale no wiadomo, że po tym jak się dowiedziałam, co się dzieje, no to nie czuję się tak 100% bezpiecznie. Śmiejemy się u nas w pracy, że lepiej wychodzić razem, lepiej być bezpiecznym i tak dalej. Więc no, powiedzmy, że czułam się bezpiecznie do momentu, w którym dowiedziałam się o tym, co się dzieje. Teraz tak... Czy jest niebezpiecznie? Ciężko powiedzieć. Na pewno jest problem z dzieciakami, na pewno krzyczą. Z alkoholem, no to też można powiedzieć, że często jak wracam po prostu i widzę śmietniki pełne alkoholu jednak, co nie? A to jest galeria, w której co najwyżej kupisz sobie drinka na śmietnikach. W śmietnikach galerii widzisz tak, alkohol? Okej. No. A czy natrafiłaś kiedyś na jakąś sytuację, że nie wiem, ktoś właśnie coś kradł, komuś, nie wiem, pluł na kogoś, bo o takich rzeczach tutaj się słyszy? Raz jak byłam sama w pracy, to weszła grupa takich dzieciaków, tak 17-18 lat, to nie do końca dzieciaki. I akurat mój chłopak przyszedł odebrać mnie z pracy i złapał jednego z nich, jak próbował ukraść picie. Na szczęście nie robił problemów, no ale próbował coś ukraść. Bo widzicie, tych relacji, tak jak tych zgłoszeń, jest od zajebania. Na koncie instagramowym Poznań podkreśnik moment jest tego odpyty. Ale właśnie, skoro jesteśmy w Poznaniu, to można powiedzieć, że jest tego wuchta wiary tej, dobra. I nie, słoni nie ma z tym nic wspólnego. Chociaż patrząc na daleko idące wnioski ludzi, zaraz dojdziemy do słonia, Hansa, Pei i palucha. Do palucha, a raczej do dwóch, to zwykle dochodzą same dziewczyny. Wspominałem, że będzie też mniej poważnie, prawda? Zresztą sam Peja napisał, że weźmie udział w czyszczeniu Poznani z tej całej patologii, która tam jest. Musisz spróbować wybrać właściwą drogę, ja ci w tym nie pomogę, jedynie coś podpowiem. Więc jak widzicie, dużo się z tego robi heheszków, ale nie wszystkim jest oczywiście do śmiechu. To, co się dzieje w Poznaniu, w tej chwili wstrząsa opinią publiczną. No bo są to oczywiście bardzo szkodliwe rzeczy, które należałoby, kurwa, jak najszybciej ukrócić. Wiecie, może to brzmi śmiesznie, bo mówimy tutaj o gangach nastolatków, tak to jest tytułowane. To jest o 15-14-letnich dzieciakach, które grasują w tych galeriach i które napadają ludzi i robią, kurwa, krzywdę innym. I jak sobie pomyślisz, że to są ludzie z rocznika 2008 albo 2009, kurwa, Tymon jest z rocznika 2009. Spadaj sobie do wulkanu. No ale w sumie też racja, bo kiedy robiliśmy odcinek o drillowcach pod Złotymi Tarasami, to widzieliśmy dokładnie takie łebki. I podejrzewam, że niektórzy, chociaż dużo więksi, mogli być też młodsi od Tymona. Ale kolega Maris, ty jesteś ryżasu! Zresztą jednego z nich, który przedstawił mi się jako Nathan, bardzo rozbawił jeden tekst. Kiedy powiedziałem mu, że ty, a wiesz jak jest od tyłu Nathan? I on tak myśli i nie wie. A ja mu mówię, Nathan od tyłu to jest Nathan. Dalej tak myśli i mówi, o kurwa, rzeczywiście ty. No. No więc Nathan od tyłu jest Nathan, a Marson od tyłu jest... No i śmiechom nie było końca. No. I to wszystko przypomina mi trochę sytuację z obecnymi gangami w Szwecji, gdzie brano do nich super młodych chujków, no bo przecież jak policja złapie 12-latka z gnatem, to nie odpowie on tak jak 18-latek, prawda? Dlatego przez ostatnie lata gangi ze Sztokholmu wykorzystywały ten fakt. I ja widzę i ja wiem, jakie dzieciaki chodzą w takie miejsca i co oni robią. Udają gangusów, udają drillowców, popierdalają w rękawiczkach, w kominiarkach, w kurtkach z North Face albo Tech Fleece, no bo na którąś jedną tylko ich było stać. Łańcuch z 5,6. Zresztą to też paradoks, o którym napierdalano w tych wiadomościach anonimowych od ludzi, że teoretycznie chodzą w drogich ubraniach, a zdarza im się kurwa kraść komuś jedzenie. No, ale z drugiej strony dla ludzi jest szokiem, że ktoś bezdomny może mieć na przykład kurwa iPhone'a. W każdym razie mamy tutaj typowe polskie i nie tylko dzieciaki zajarane ulicznym rapem, trapem, drillem, słuchające Malika Montany, Alberto, White Widow, wiecie te klimaty. Jeśli ktoś się wkurwia, no to rozjebułem! Wiesz, słuchasz sobie tych zespołów, robisz palcami pu 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 i chodzisz kurwa z nożem.
jak to Multi twierdzi, z takim do masła. Nóż to ty w ręce miałeś podczas obiadu, jak mama ci dała schabowego. I to są oczywiście stereotypowe śmiechy, ale ostatecznie kończy się to tak, że ktoś kończy z kurwa kosą w bebechach. Jak to było w Poznaniu we wrześniu. Parę osób z tego towarzystwa udało się rozpoznać, bo jest jedna cecha, która łączy tych wszystkich pseudogangsterów. Uwielbiają się tym chwalić kurwa na social mediach. Też po co to robić? Dla samych fantów? No kokosów kurwa na tym nie zbijesz, to nie jest rozbicie banku. Chodzi tutaj o prestiż, sławę i uwielbienie. Dzięki temu też wyszło, że niektórzy z nich to są jakieś ukraińskie chujki, które w ten oto sposób próbują pokazać swoją dominację w kraju, który ich przyjął. Brawo! Jest pytanie, czy myśmy nie powinni przyjmować, tylko kto powinien przyjmować? Nie rząd polski. Oczywiście nie wszyscy, wiadomo, bo to jest dużo szerszy problem. I też dużo mniej zorganizowany, niż sobie niektórzy myślą. Chociaż momentami, no nieźle rozkminiony, ale o tym za moment. I właśnie, ta organizacja, no bo myślisz sobie, co mi zrobi jakiś kurwa 15-latek, he? Znaczy, no słuchajcie, dużo może zrobić, o czym przekonywali się niekiedy policjanci po służbie w Polsce, którzy ginęli w ten sposób. No i ja też w swoim życiu widziałem 15-latków większych ode mnie i to zdecydowanie. Pamiętam też w czasach licealnych, kiedy przychodzili dopiero co nowi, świezi uczniowie do szkoły i byli kurwa dużo więksi ode mnie. Tym bardziej, że to jest chyba najbardziej pojebany wiek w życiu człowieka. Tak jak w Wiedźminie mieliśmy czas pogardy, to tutaj mamy czas głupoty. Szkoda kurwa czasu na takiego. I absolutnie nikomu tutaj nie ujmuję, kto ma 15 lat w tej chwili, bo to czasami jest w różnym wieku, czasami w ogóle się to nie wydarza, ale w większości wypadków no po prostu takie coś się dzieje, że dzieciakom odpierdala i się buntują, nawet nie mając przeciwko czemu konkretnie, przeciw samym sobie. Wtedy rozpierdalają cię hormony i możesz robić naprawdę głupie rzeczy. O tym mocno właściwie traktował zły Leopolda Tyrmanda, gdzie werbowało się przyszłych przestępców właśnie z tych dzieciaków, które miały 15 lat i które robiły jakieś głupie, złe rzeczy, których nie powinny robić. I właśnie z tego powodu mamy w tej chwili w Poznaniu galerię, w której 80% osób czuję się bezpiecznie, a 20% już nie. Serio, ta galeria się kurwa chwali tymi statystykami. Jak tak sobie człowiek pomyśli, w cywilizowanym kraju, no to powinno być 99% osób powinno się czuć bezpiecznie, a 1% nie. I ten 1% to powinni być ci introwertycy, którzy nienawidzą tego typu miejsc i tyle. Co to jest, kurwa, getto w Stanach, żeby się tym chwalić? Zobaczcie, zabili u nas tylko 10 osób w tym roku. Powiedz, ty tutaj pracujesz w Poznaniu, prawda? Tak, pracuję tu w sumie od 4 lat. Okej, czy natrafiłaś kiedyś na jakąś niebezpieczną sytuację? Widziałaś kiedyś jakieś dzieciaki tutaj biegające, które są zdemoralizowane, zdeprawowane? Szczerze to nie za bardzo. Byłam tylko przy tej jednej sytuacji, co podobno komuś tam ucięli palce, ale to tylko widziałam plamę krwi. A tak naprawdę nie widziałam tutaj za dużo młodzieży. Może też nie patrzę zbyt dokładnie, ale jak tu codziennie przychodzę i wychodzę z pracy, to nie czułam się jakoś zagrożona. Dobra, a powiedz, bo słyszeliśmy, że też dużo alkoholu zostaje często w śmietnikach na terenie galerii. Czy widziałaś w ogóle kiedyś coś takiego? Może w toaletach, ale tak naprawdę w śmietnikach, szczerze to nie. Jest niebezpiecznie, jasne. Ale czyja to wina? Rządu? Wojny? Kurwa rapu? Ja ten rap kocham i nienawidzę. Dlatego też od razu zaznaczam, że to nie jest kwestia narodowości, a na pewno nie tylko. To nie jest kwestia dzisiejszych czasów, a na pewno nie jest to kwestia tylko Poznania. Poznań jest tylko przykładem, gdzie ta patologia najbardziej się rzuciła w oczy na obecny czas. Właściwie każde miasto, do którego jeździmy kręcić rzeczy, które wkurwiają, ma dokładnie ten sam problem. I widzę ten powtarzający, identyczny schemat. Oczywiście tutaj szambo medialnie wyjebało poza skalę. Ale pamiętam, jak w 2019 roku, 5 lat temu, robiliśmy rzeczy, które wkurwiają w Bielsku Białej i tam nas ostrzegali przed kradnącymi, wapującymi dzieciakami, które stoją przed galerią handlową. Kończysz szkołę średnią? No to z automatu zawyż wiek demograficzny i wypierdalaj z Bielska, bo tu nie ma praktycznie żadnej sensownej uczelni. Albo jak mówili, że w Radomiu jest kurwa jakaś totalna patologia w galerii handlowej i są tam non-stop kradzieże. Przy tym tutaj tak bardzo kurwa nie ma nic do roboty, że galeria staje się dla dzieciaków drugim domem. Szukają czegoś, co wypełni czas. Albo jak niecały rok temu kręciliśmy w Gdyni rzeczy, które wkurwiają i widzieliśmy gościa całego zakrwawionego bez koszulki, który się odgrażał jakimś innym dzieciakom, że ich kurwa zabije. Bo w każdym państwie, w każdym mieście, w każdych okolicznościach dzieciaki się kurwa nudzą. A nuda i duża grupa powodują, że często robią głupie i też niestety złe rzeczy.
Wspominałem na wstępie o tym, że też tak miałem. Znaczy, ja się nie nudziłem i nie odpierdalałem krzywych akcji, a na pewno nie takie, które by krzywdziły innych ludzi. Chociaż właściwie wróć, jak tak się cofnę jeszcze wcześniej, kiedy jeszcze nie byłem nastolatkiem, to zdarzały się głupie, kurwa, akcje. Jak byłem dużo młodszy, to pamiętam, jak z kolegami zrzucaliśmy z balkonu balony z wodą. No, niby nic takiego, ale to było 11 piętro. Ostatecznie one by nikomu jakiejś większej krzywdy nie zrobiły, ale jednak było to bardzo głupie. Chwilę później, pamiętam, pluliśmy na ludzi ze szkolnych okien i potem oni przychodzili ze skargą do szkoły, że zostali ocharani przez nas. Zdarzało się też rzucać śliwkami czy też czereśniami w przejeżdżające szybko przez ulicę samochody. Miało się wtedy naprawdę różne, często patologiczne towarzystwo i robiło się trochę to, co oni. I to może nie była realna przemoc i przestępstwa, ale naprawdę głupie rzeczy. Powodowane nudą, grupą, kimś silniejszym w tej grupie i z których robienia absolutnie wyleczył mnie film Synalek z Macaulay Culkinem i Elijah Woodem. Szczególnie scena, gdzie ten pierwszy przekonuje drugiego, że fajnie będzie zrzucić manekina udającego żywą osobę z mostu na samochód, który będzie przejeżdżał dołem. Come on, Mr. Highway. Take a look. Tylko, że tak jak mówiłem, to była jakaś taka nieświadoma głupota. To, co te dzieciaki wyprawiają w tej galerii handlowej, no to są, kurwa, realne przestępstwa. I uwaga, żeby nie było, takie rzeczy też się działy w moim towarzystwie, w moim otoczeniu, kiedy miałem jakieś 11-19 lat. Na każdym kroku ktoś z nas, z moich najbliższych albo ze znajomych, dostawał w pierdol. Byłem chyba z 3 razy krojony. Krojony, czyli okradany z tego, co masz. Może być z butów, może być z kurtki, może być z plecaka, może być z Discmana, z telefonu, kurwa, kasy. Raz w Empiku, gdzie właściwie nie było żadnej ochrony ani kamer. Na Stawowej w Katowicach w bramie i przy Stadionie Śląskim. Czy było więcej tego typu sytuacji, ale te po prostu najbardziej pamiętam. Wiecie, to takie klasyczne: ej, macie może 50 groszy? Albo fajkę? Nie? A jak znajdę, to wpierdol. Bo ci ryj obiję! Stracisz tą pracę, frajerze! No. I ten wpierdol też się zdarzał. Chociaż w tym akurat przodował mój przyjaciel Dziewit. Może dlatego, że miał długie włosy, więc częściej ktoś się do niego przyjebywał. Tutaj dostał żelazną klamrą z paska po plecach. Tam mu ktoś wybił zęby cegłą. Wiecie, typowy Śląsk. I ten problem, uwaga, nie dział się w galeriach handlowych. Bo galerie handlowe wtedy właściwie nie istniały. Mieliśmy jedną taką z prawdziwego zdarzenia w Czeladzi, M1 i właściwie tyle. To wszystko się działo pod szkołami, w klubach, pod McDonaldem, w centrum miasta, na przystanku, w bramach. Grupy spatologizowanej młodzieży były właściwie wszędzie po to, żeby cię zdziesionować i zrobić ci jakąś krzywdę. I to nie tylko dlatego, że oni tego nie mieli, co ty miałeś. Bardzo często było to z nudów. My serio ustalaliśmy sobie, jakimi ścieżkami będziemy szli do pubu, jakich autobusów używać, żeby była jak najmniejsza szansa, że ktoś nam wpierdoli. To trochę jak granie w Baldur's Gate 3, gdzie nagle następuje rzut kośćmi, którego się nie spodziewasz. Czasem wypada, że po prostu masz krytyczną porażkę w percepcji, a krytyczne zwycięstwo w dostaniu po mordzie. Witnesses. Miałem nawet całą opracowaną technikę, jak iść i zachowywać się na ulicy, żeby nie wzbudzać podejrzeń i żeby nie zostać potencjalną ofiarą. I mówię teraz serio, tak spędziłem właściwie całe moje nastoletnie życie. Czy to dobrze, czy czuję się dzięki temu jakiś wyszkolony? Nie, ni chuj, to nie jest dobrze, tak nie powinno nigdy być. Dopiero jak się przeprowadzałem do Warszawy na przełomie 2004 i 2005 roku, to zauważyłem, kurwa, diametralną różnicę. Może dlatego też, że byłem starszy i że miałem już 20-21 lat. I nagle się okazało, że można iść ulicą o drugiej w nocy i nie dostać wpierdolu. Znaczy, owszem, w pewnych sytuacjach go można było dostać, tak. Ale było tego dużo, dużo mniej i dla mnie totalnym szokiem było to, że w przejściu podziemnym nie czekała na mnie grupka gości, którzy stoją przyczajeni przy ścianie i którzy, jak tylko mnie widzą, to się zrywają i idą w moją stronę. Tylko widzę gości czekających kulturalnie na zapiekankę. Ta anakonda rzeczywiście robi wrażenie. I to nie jest też tak, że ja żyłem w jakichś niesamowicie dzikich czasach. Dzikie czasy, kurwa. Bo przede mną, zanim się urodziłem, działo się dokładnie to samo. Zresztą wspomniana przeze mnie książka Zły opowiada o tego typu wydarzeniach, a ona dotyczy lat 50., które się działy w Warszawie. Bo młodzież na całym, kurwa, świecie kiedyś się nudzi i jest w grupie, robi głupie i złe rzeczy. W ten sposób próbowano walczyć z taką nic nie robiącą dzieciarnią na przełomie XIX i XX wieku, tworząc kluby piłkarskie czy też sekcje bokserskie. I nawet nie chodziło o to, żeby wycisnąć z nich całą tę agresję tym potem, tylko chodziło o zajęcie czymś. Odkrycie talentu i popchnięcie potencjalnego potencjału do przodu. Do tego wszystkiego, do całej tej przemocy, o której tutaj mowa w tej galerii, dochodzi jeszcze jedna rzecz, a właściwie dwie, ale najpierw pierwsza. Narkotyki, mefedron, klefedron,
jakieś pochodne, dopalacze, miksy, które te dzieciaki po prostu wpierdalają. Mam niestety takie wrażenie, że ten czas tych dopalaczy trochę wraca pod inną postacią, owszem, ale jedna. W listopadzie jedna 16 i jedna 19-latka zmarły u siebie w domu po zażyciu jakiejś substancji. Myślę, że był to onyks i że obie uczęszczały też często do Galerii Poznania. Tych doniesień i świadectw od ludzi jest dużo, dużo więcej. To samo też oficjalnie policja mówi, że łapie miesięcznie kilkunastu łebków, którzy zapierdalają gdzieś tam z mefedronem. To jest jasne i to jest gdzieś tam w miarę wiarygodne. Ale są też takie doniesienia, że dzieciaki tam ładują towar w kable, co nie byłoby dziwne, powiedzmy, w latach 80. Parę lat temu, jak zaczynałem, to było przyjemnością. A w tej chwili to jest tylko branie po to, żeby funkcjonować. Natomiast teraz, jak o tym słyszysz, to myślisz sobie w głowie, że to jest jakaś abstrakcja. Ale ponoć wszędzie tam leżą rozrzucone strzykawki. Jesteśmy właśnie w Futfyrtlu. Podobno to tutaj miał siedzibę jeden z gangów i to tutaj najczęściej stołowały się dzieciaki. Ale przede wszystkim interesuje nas tutaj toaleta, która jest bardzo niedaleko. Sprawdzimy, czy rzeczywiście znajdziemy w niej jakieś strzykawki lub też jakiekolwiek inne ślady po niecnej działalności. Chodźcie, zobaczymy. Sprawdźmy teraz na siebie utrafił w różnych kabinach, czy gdzieś znajdziemy jakieś strzykawki. Tu również bez strzykawek. Ty! O kurwa! O stary, o co chodzi? Nie znaleźliśmy strzykawek, znaleźliśmy za to, że ktoś zostawił telefon, paczkę papierosów i zapałki. Nie jest to może nielegalne, ale zawsze jest to jakieś znalezisko. Nie ma strzykawek? Może posprzątali. Dużo z tych historii oczywiście może być zmyślonych, mogą być porobione pasty, żeby się wybić, żeby o tobie było głośno, albo żeby się pochwalić kolegom, że zobaczcie, kurwa, jaki napisałem ten, że co tam się dzieje, To, co dostaje tamten portal, to są w większości wypadków anonimowe wiadomości i ludzie proszą o tę anonimowość. Ja się oczywiście absolutnie, kurwa, temu nie dziwię. Dlatego często to są rzeczy nie do zweryfikowania i należy tutaj uważać trochę z osądami. Oczywiście nie twierdzę, że ta młodzież nie napierdala dragów, tylko myślę, że to są inne niż nam się wydaje. Sporo tutaj przewija się też kolejnej kwestii seksu. Tutaj jakieś porobione małolaty walą się w kiblu, tutaj ktoś przekupuje ochronę, bo koleżanka zrobi laskę, albo że w ogóle dealerom się robi dobrze w zamian za towar. I ktoś tam nawet rzucał, że przypomina mu to my dzieci z dworca zoo. I owszem, to może być wyolbrzymienie tego problemu, ale równie dobrze może nie być. Może być to prawda i należy to wszystko po prostu teraz zweryfikować. No bo myślisz sobie, bagatelizując to, no że gówniażeria, prawda? Ale to wtedy właśnie zaczynają się dziwne zachowania, eksperymenty, bunt, galerianki, pokemony. Chyba cię pojebało, dziewczynka. To właśnie ten moment, że kiedy jesteś w jakiejś patologii, to chcesz się przypodobać starszym, bardziej doświadczonym koleżankom. Zresztą, tutaj w tym temacie pojawiła się kolejna, no dosyć kurwa gruba kwestia. Znaleziono profile gości z Ukrainy, nie wiem czy tylko z Ukrainy, ale z tego co wiem do tej pory, to byli sami Ukraińcy, którzy wynajmowali tak zwane aparty, czyli apartamenty za kilka tysięcy złotych, gdzie w pięciu chłopa imprezowali z 20 dziewczynami na przykład i te dziewczyny musiały chyba płacić 50 zł za wejście, żeby poczuć się, że są w takim elitarnym klubie starszych, przystojnych kolesi, którzy udają kurwa drillowców i gangsterów. Problem tutaj jest taki, że te dziewczyny były w chuj młode. Potem one się chwalą tym na swoich social mediach, oni się też chwalą, że ruchają jakieś laski, nazywają je kurwami i to jest takie wzajemne kręcenie na siebie bicza. Coś jak wiecie, ci influ, którzy spotykali się z nieletnimi dziewczynami i zapraszali je do pokoi hotelowych. I tam się okazuje, że mogło być bardzo grubo. Dostaliśmy z hopem od gości z Poznania różne statementy anonimowych osób, które o tym pisały. Sprawa dotyczy naprawdę bardzo młodych, nieletnich dziewczyn. Branych na te apartamenty, gdzie są pojone, gdzie wrzuca się im coś do drinków, a potem się je wykorzystuje. I to chyba najpoważniejsza, najmocniejsza rzecz z tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówiłem. To może być dużo grubsze niż się niektórym wydaje. Jesteśmy właśnie na parkingu na trzecim piętrze. To właśnie tutaj, jak się dowiedzieliśmy, miały głównie przebywać dzieciaki i to tutaj miały rozgrywać się wszelkie dantejskie sceny, takie jak picie alkoholu, ćpanie, czy też małe dziewczynki, które uprawiały seks z dużo starszymi facetami. No, zupełnie cicho. Słyszeliśmy też, że miało być tutaj dużo ochroniarzy. Ochroniarzy też raczej nie widać. Miejscówka ta jest o tyle dziwna, że jak tutaj byś skierował kamerę, to widać, że są kamery, znaczy się monitoring. Więc trochę dziwi mnie, jakby tutaj to wszystko miało funkcjonować, że pod tym całym monitoringiem, no nie uwierzę, że tu nie ma więcej tych kamer. Czy pod tym całym monitoringiem te wszystkie rzeczy się rozgrywały i nikt przez ten cały czas nie reagował? Może jest tu jakieś miejsce, w którym te wszystkie dzieciaki się chowały? Zastanawialiśmy się chwilę z hopem, że tak właściwie nie ma konkretnych dowodów, że to mogą być tylko jakieś tam wrzucone pomówienia i ktoś
no nie wiem, sobie wymyślił coś i będzie to powielał. Może być to totalny trolling, w końcu to są anonimowe konta. Ale sporo z tych rzeczy zazębia się i to z różnych źródeł. Po więcej relacji i rozmów z ludźmi zapraszam na kanał Hopa, który też się tym zajął. Zdecydowanie to się nadaje na to, żeby zainteresowała się tym policja. Znowu podkreślam, to nie jest kwestia ani tego miasta, ani tego roku, ani narodowości, która dotyczy tych ludzi, ani tym bardziej przepaści pokoleniowej. Ja miałem w 8 klasie dziewczyny, które regularnie ruchały się z jakimiś podejrzanymi typami na klatkach schodowych. Miałem dzieciaki, które brały narkotyki chyba od 5 czy 6 klasy podstawówki. Zresztą, nie patrząc daleko, Mata o tym nawijał o swoich kolegach w pato inteligencji swojego czasu. Ziomo z mym ziomem walili wiaderka na 15, no i 20. Więc nawet to poprzednie pokolenie przed tymi 15-latkami też miało swoich pojebanych 15-latków. Zresztą Tymon w swojej szkole w podstawówce miał dzieciaki, które w wieku 10 lat paliły papierosy i rzucały kurwami w stronę nauczycieli. Teraz pewnie też ma kumpli, którzy sobie jarają ziółko, wiesz o co chodzi, mordo, tylko ziółko, nie zabiję cię. I łażą po galeriach handlowych włócząc się jak zombie i się nudząc. Niestety znam mnóstwo osób, które zaczynały dorosłe życie w wieku 14-15 lat. I to nie są, moi drodzy, szczury z supermarketu. To szczury w supermarkecie na desce z kibla. Daleko tutaj do tej amerykańskiej młodzieży z filmów Kevina Smitha sprzed prawie 30 lat. Młodzieży, która nie ma co robić, więc chodzi po centrum handlowym w poszukiwaniu przygód. No to tutaj przygodą jest nóż w brzuchu i mefedron wciągany z napleta. Mówi się też, że ochroniarze byli tutaj przekupywani i że płacono im różnymi usługami za milczenie i za przymykanie oka. I tak myślę, że chyba dobrze o tym powiedział Bagieta w swoim materiale. Pierwsze, wątpię, żeby te gangi miały taką moc sprawczą, żeby tam chodzili i przekupywali ochronę. No komuś się chyba popierdoliło z Pruszkowem i z Wołominem. Bo to nie jest ani Pruszków, ani Wołomin. I takie grupy raczej nie mają aż takiej mocy sprawczej. I owszem, na pewno zdarzą się jednostki, które pójdą na ten układ, to nie mam żadnej wątpliwości. Ale generalnie popatrzcie sobie, jacy są ochroniarze, na nie wiem, na waszych osiedlach, na których mieszkacie, albo w galeriach handlowych. To najczęściej dziadki dorabiające do emerytury, albo ludzie, którzy dostają za małe pieniądze na to, żeby poświęcać swoje zdrowie i życie, więc wolą się nie wychylać. Ja myślę, że oni się po prostu boją. Wiecie, chodzi taka 30-osobowa grupa 16-latków, no to co dwóch ochroniarzy do nich podbije tylko po to, żeby dostać wpierdol w pracy o parę złotych, które mogą gdzieś tam ukraść od dzieci, mają dostać wpierdol w robocie. No nie jest to warte. Więc to raczej nie kwestia przekupstwa, co bardziej strachu i zwyczajnej kalkulacji. Znania natomiast w najnowszym oświadczeniu napisała i oznajmiła, że powiększyła liczbę osób, które tam teraz pracują w ochronie. No w tej chwili na pewno po takim PR-ze będą się pilnowali. Zresztą posłuchajmy, czego dowiedział się sam Hop. Czy czujesz się bezpiecznie w Poznaniu? Nie. Nie czujesz się bezpiecznie? Nie. Czy byłeś świadkiem jakiejś... Świadkiem nie, ale widzę... takim bezpośrednim świadkiem nie, ale widzę, ile się tutaj dzieje, jaki jest natłok takich podejrzanych ludzi i dzisiaj też były takie różne sytuacje, w które są wątpliwe. Plus jestem jednym z pracowników, okay. I u nas dochodzi do częstych kradzieży, więc... A, czyli często są rzeczywiście jakieś kradzieże. A powiedz, co to znaczy, że właśnie dochodzi do jakiejś nieokej sytuacji, czy... Nie wiem, słyszeliśmy na przykład wcześniej, że dużo alkoholu często leży po prostu. Tak, akurat byłem jednym świadkiem sytuacji, że wszedłem do toalety obok jedzenia, która jest często wymieniana, jeśli chodzi o tę sytuację, i wszedłem do jednej kabiny, która była cała w zakrwawionych ubraniach, okay. I pustych butelkach po alkoholu, więc okej. Okay, tak. Okej, okay, czyli dosyć hardkorowo. Tak. Dobra, ale czy te dzieciaki są jakieś agresywne, czy po prostu męczą o papierosa? Męczą o papierosa, są bardzo głośne i czasami coś tam krzykną typu Pokémon, ale tak poza okay. tym to no normalka. Czyli zdarzają się jakieś też wyzwiska lecące z grupy? Tak, takie losowe zaczepki, ale po prostu staram się na to nie zwracać uwagi. Okej, okay, dobra. Okej, okay, a czy o tym, że wolicie wychodzić razem, zaczęliście mówić w tym momencie, od kiedy to wszystko zostało nagłośnione, czy już wcześniej mieliście jakieś obawy przed wychodzeniem? Nie, dopiero jak zostało to nagłośnione. Okej, okay, okej, okay, czyli nie zauważyłaś tutaj nic? Nic szczególnego, nie, z mojej strony nie. Tak jak mówiłam, widziałam jakieś tam radiowozy przed wejściem, widziałam ambulanse, ale nigdy nie widziałam... Nie byłam świadkiem żadnej sytuacji. Okej, okay, dobra. Doszło też do tego, o czym wspominałem na początku, że ludzie przyjebali się do tych kurwa zadań domowych. Że tak się tam dzieje, bo dzieciaki nie robią nic w szkole, a w domu też nie mają nic do roboty. A jak już nie będzie w ogóle tych zadań domowych, no to miasto spłonie. Tak, bo to właśnie od tego, czy są zadania domowe, czy nie, zależy cała przyszłość. Widzicie, ja trochę rozumiem to myślenie, ale
tak naprawdę nie o same zadania tutaj chodzi. Chodzi o całość naszego systemu edukacji i podejście, empatyczne podejście do młodych ludzi. Ich się nie rozwija, państwo naprawdę mało im zapewnia. A to, co daje, to jest kurwa jakiś cyrk, jakaś gazetka od babci, którą dostajesz i okazuje się, że to jest mały gość niedzielny. No dzięki, babciu. Serio, z całym szacunkiem dla mojej babci, która myślała, że to dla mnie taki fajny młodzieżowy prezent, a to było kurwa straszne. Tak państwo właśnie traktuje tych młodych ludzi z kompletnym niezrozumieniem. To oczywiście nie jest problem tylko Polski. Tylko, że nasza edukacja niestety tym problemem dla nas samych jest. I może sam jej poziom w stosunku do reszty świata jest naprawdę wysoki i naprawdę ceni się to, jak polski uczeń, jaką ma przeciętny Polak wiedzę, to jednak tu chodzi nie o samą wiedzę, a o zainteresowanie się uczniem. Zainteresowanie się młodym człowiekiem, zainteresowanie się człowiekiem po prostu. Odnalezienie w nim tego czegoś i danie mu pewnych wzorców. To właśnie niestety leży i kurwa kwiczy. No bo w sumie kto miałby być autorytetem? No na pewno nie kurwa youtuberzy czy influencerzy. Ze mną oczywiście włącznie. Ja może powiem coś czasami, co uważam za mądre, ale generalnie nie ma co słuchać ludzi w sieci i się nimi kierować. Oni to najczęściej nie robią z troski czy z własnego w chuj doświadczenia, bo go najczęściej po prostu nie mają. A dzieciaki najczęściej słuchają tych, których słuchają inni, bo to jest cały czas ta siła grupy i siła tego tłumu, w którym są. No tak jak ostatnio było chociażby z tymi dziewczynami z dress code. Jest taki film z Ianem Wrightem i jego dawnym mentorem, nauczycielem. Za każdym razem, jak widzę ten krótki fragment, to łamie mi to serce. Hello, Ian. Long time no see. Mr. Pigden. You're alive. I'm alive, he says. How are you doing? I can't believe it. Someone said you was dead. To pokazuje nam, żeby wzorców nie szukać w sieci, nie szukać ich w popularnych ludziach, w influ, w starszych kolegach, koleżankach, którzy próbują was w jakiś sposób wykorzystać, a w ludziach, którzy są naprawdę przy tobie i którzy naprawdę chcą ci pomóc. Tylko trzeba spojrzeć odrobinę szerzej, bo czasami tego możemy nie dostrzec i wydaje nam się, że jest zupełnie inaczej i że ktoś, nie wiem, chce nam popsuć tylko kurwa zabawę. Ludzie oczywiście też muszą mieć predyspozycję do tego, żeby tę wiedzę przekazać w odpowiedni sposób, bo bez tego ani rusz. Można też oczywiście klasycznie rzucić, że to, co się dzieje w Poznaniu, to jest wina Fame MMA i wiadomo całej tej patologii związanej z freakfightami. Albo też rapu, czy może Malika Montany. I na pewno znajdą się przykłady potwierdzające tę tezę. Znaczy, jeżeli będzie się chciało coś pod tę tezę podciągnąć, to się podciągnie. Jednak cały czas w głowie i przed oczami mam te lata bycia nastolatkiem, mojego bycia nastolatkiem. I wtedy freakfightów oprócz kurwa wrestlingu z Hulkiem Hoganem nie było. Tam dostawałeś w pierdol bez wzorców z internetu. Ale oczywiście kozły ofiarne były zawsze. Wtedy agresję dzieciaków zrzucano na gry komputerowe czy też filmy w stylu Rambo albo Terminator. Naprawdę. No i Diabolo oczywiście. Diabolo. Czy to oznacza, że w takim razie pokolenie przede mną było pozbawione agresji i młodzieńczej głupoty? Znaczy owszem, tam było przeciwko czemu się buntować, bo jednak były to czasy komunizmu. A jeszcze wcześniej były czasy okupacji, więc też do czegoś można się było przypierdolić. Tylko prawda jest taka, że zawsze znajdzie się coś, przeciwko czemu młodzież wymyśli, żeby się buntować. Albo żeby być wkurwiona, albo żeby być agresywna. Daj poda! Kurwa rzeź! Ale generalnie te wszystkie pokolenia, to wszystko do tej pory łączy jedna rzecz. To jest nuda. I tę nudę da się oczywiście zabić, tylko należy zmienić swoje podejście do rozmowy z takimi młodymi ludźmi, do interakcji z nimi, do tego, w jaki sposób im pomóc. Niestety w Polsce mamy złe podejście do tego typu dzieciaków, do w ogóle jakichkolwiek dzieciaków, do ich edukacji, do zainteresowania ich czymkolwiek, co jest związane z czymś wartościowym. Tak się je piętnuje i gani, a nikt nie zainteresuje się genezą tego problemu. Znaczy, myślę, że ludzie się interesują genezą, ale nie dochodzą do konstruktywnych wniosków. Przynajmniej nie ci na górze. Przypomnę, w 2023 roku doszło do 2139 prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży do 18 roku życia, w tym 146 skutecznych. Powoduje wzrost o 150% w stosunku do 2022. I to wszystko jest niestety ze sobą połączone. Brak odpowiedniej edukacji, brak zainteresowania, brak zajęć pozalekcyjnych, które byłyby naprawdę interesujące i w które byłyby włożone
pieniądze, i to nie pieniądze tych dzieciaków i ich rodzin, tylko pieniądze, kurwa, z państwa. Zresztą to też jest brak zainteresowania bardzo często tych rodzin, niestety. To brak szukania potencjału wśród tej młodzieży. Wychodząc z założenia, że jest zła, że jest, kurwa, patologiczna i na pewno za wszystko odpowiada internet. I prowadzi to do tego, że ci bardziej podatni, biedniejsi, skorzy wewnętrznie do tego typu problemów, pójdą niestety tą drogą. I oczywiście możemy się śmiać i heheszkować, że uwaga, w Poznaniu teraz rządzą drillowcy. O kurwa! Drillowcy! Możemy też wrzucić porównanie do Crips and Bloods. Czy w ogóle mapkę galerii podzieloną jak GTA San Andreas? Możemy zapytać, co na to Paluch i czy Young Multi ich powstrzyma, pokazując, co to naprawdę drill. Ostatecznie jest to problemem, który musimy rozwiązać, jeżeli chcemy mieć jakąś przyszłość dla naszych dzieciaków. I jest to prosta piłka, jeżeli są to Ukraińcy, młodzi jacyś Ukraińcy, to wypierdalać deportacja z kraju Yellow. Może na froncie na Ukrainie będą mogli odpierdalać tego typu rzeczy. Jeżeli są młodsi, nieletni, no to trzeba dać ostrzeżenie rodzinie, że niestety, ale w takim wypadku, jeżeli to się powtórzy, to familia out. Jeżeli to Polacy, no to oczywiście surowsze kary, które spowodują, że nawet taki 15-latek będzie sobie myślał, że może za to beknąć. I odstraszenie od tego jest ważne, ale też oczywiście powinny być inne metody. Czyli zainteresowanie się tą młodzieżą. Danie jej sensownych alternatyw, a nie małego gościa niedzielnego, czy też, kurwa, platformę Swipe Tu. I oczywiście w tej całej Poznani i w tym wszystkim dookoła jest dużo większy problem. I to jest problem chociażby tych apartamentów, o których wspominałem, który jest chyba czubkiem góry lodowej. To należałoby wyjaśnić dogłębnie, ale tym powinny się już wyższe władze zająć. Bo to ostatecznie nie jest kwestia zadań domowych. Do tej pory były i wszyscy to i tak mieli w dupie. Myślicie, że takie patusy z galerii rozwiązywały zadania domowe? To dużo głębsza i dalej posunięta sprawa, którą należałoby wyjaśnić na wyższych szczeblach. Wyższych niż radiowóz czy komisariat. Bo z takich wypraw ci gówniarze wracają tylko jak bohaterowie, jak chociażby w Chłopcach z Ferajny. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. I każde pokolenie ma takie problemy. Nie zwalajmy tego na internet, zadania domowe czy kurwa drill. To sprawa, którą się trzeba zająć wyżej i zrewolucjonizować ten skostniały system. No i przede wszystkim zainteresować się własnym dzieckiem, bo ostatecznie trzeba będzie odciąć te chore gałęzie od tych zdrowych. Wielkie dzięki za uwagę i wielkie dzięki dla Hopa, któremu dajcie subskrypcję, lajka, zostawcie mu co tam chcecie, bo on z narażeniem życia poszedł do tej galerii handlowej i być może sobie coś kupił tam nawet. Albo nadepnął na strzykawkę i złapał HIV. Po tych wszystkich rozmowach mamy jakieś szczególne wnioski? Wydaje mi się, że nie. I to każdy będzie musiał ocenić sobie sam. Do następnego strzału z D. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie.